Smacznej kawusi! Smacznej kawusi. I oczywiście dobrego odcinka. Tego bym wam życzył, ale nie będzie dzisiaj dobry odcinek. Dzisiaj będziemy oglądać Małolaty. A co się rymuje z Małolaty? Bardzo zły paradokument, w którym jest bardzo dużo kontentu, ale nie chce się nam go oglądać, bo jest aż tak zły. Dlatego właśnie specjalnie z myślą o was wybrałem dzisiaj ten odcinek. Bo ja wiem, że my jesteśmy inni na tym kanale. Normalnie ludzie nie lubią oglądać tego, czego nie lubią. Ale my, no my jesteśmy inni. Tak jak faceci są z Marsa, kobiety z Wenus, to my się chyba z Neptuna urwaliśmy. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że sprawia wam frajdę oglądanie mnie. Chyba że znacie te zasady i wiecie dzięki czemu tak jest, to możecie dać znać w komentarzu. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę, bo to tylko dla was chwila, a dla mnie super uśmiech na twarzy. No i oczywiście subskrypcje, żeby nie ominęły was żadne filmy. Bo ten was już na pewno nie ominie. Już w niego kliknęliście i już z niego nie możecie wyjść. Nie możecie, nie, ja wam zakazuję. Oglądajmy i oglądajcie ten film do końca. Będzie mi niezmiernie miło. Małolaty, zapraszam. Mamy 2023 rok i z tej okazji odpalamy nową edycję Szefów, czyli mojego Discorda. Będę tam aktywny jak jeszcze nigdy nie byłem na żadnym Discordzie. Będziecie mogli ze mną pogadać, popisać, czy nawet pograć. W najbliższym czasie pojawią się już pierwsze eventy, konkursy, czy nawet podcasty prowadzone przeze mnie. Więc jeżeli chcecie się ze mną trochę pointegrować, to zapraszam na Discorda. Link w opisie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wbijecie i będziecie tak samo aktywni jak ja. Czyli bardzo. Do zobaczenia na czacie, Szefy. Ola Muszyna ma 18 lat. Pochodzi ze skromnej rodziny z małej miejscowości. Uczęszcza do stołecznego liceum i mieszka w internacie. Czy ktoś się orientuje, czemu na liceum mówi się stołeczne? Czemu się mówi stołeczne liceum? Co to znaczy stołeczne w ogóle? Ja wiem, że ja mam 24 lata, ale nikt nigdy mi nie wytłumaczył, co to znaczy stołeczne. Mi się stołeczne kojarzy z jakąś, nie wiem, zastawą do stołów. Z pozoru to cicha i skromna dziewczyna, ale tak naprawdę marzy o tym, żeby pewnego dnia wszyscy przekonali się, ile naprawdę jest warta. A ile naprawdę jest warta? Forbes ją wycenił? 10 dolarów? Zawyżyłem. 10 jenów. To prawie tyle co ja, a trochę mniej, 9. Prawda, że nie nakablujesz nas swoje ziomalki? 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 Ja nikogo tutaj nie znam. To, że mieszkamy razem, nie znaczy, że się przyjaźnimy. Wszyscy ludzie, którzy razem mieszkają, to najlepsi przyjaciele świata. Ja na przykład jak mieszkałem w jednym mieszkaniu z pewną osobą, to strasznie się przyjaźniliśmy. Tak strasznie, że na niego krzyczałem, trzaskałem mu drzwiami przed twarzą. To wszystko miało swoje powody, nie róbcie ze mnie jakby złego człowieka. Odwdzięczałem się tym samym, co dostawałem. To najśmieszniejsze, bo to była rodzina. A kradzież? To przestępstwo. Widzisz? Mówiłam ci, to kabel jest. Mam pewien problem z tą dziewczyną, z tą wysoką. Fajne nogi, fajna spódniczka, fajne ubranie. Ale coś mi z twarzą nie pasuje i wszystko w pizdu. Jeszcze twarz to pół biedy, nie? Bo można zasłonić kartonem. Ale charakter. Odzywać się będzie tak czy siak. Dalej spokój w szkole i w internacie? Ano chcę. Ano to trzymaj gębę na kłódkę i nie mów nikomu, co tu widziałaś, rozumiemy się? A co widziała? Ja nic nie widziałem, coś widziałaś? A, bo wy teraz kogoś okradacie, tak? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, jakbyś się nie odezwała, to bym nawet nie wiedział, że okradacie. Jak komuś powiesz, to będziesz miała przerąbane. No spoko, ale na waszym miejscu bym uważała. Nami się nie przejmuj, my sobie damy radę. Nami się nie przejmuj, wiesz po co ja noszę tę spódniczkę? Żeby płacić łapówki. Tak się załatwia sprawy w liceum, stołecznym liceum. Po lekcjach Ola chce w spokoju przygotować się do jutrzejszego sprawdzianu. Niestety współlokatorki utrudniają dziewczynie skupienie się na nauce. W jaki sposób one jej to utrudniają? One ani nie krzyczą, ani nie mają imprezy. Po prostu rozpakowują ubrania z torby. W taki sposób przeszkadzają jej w nauce? No dobra, to jednak ona jest trochę pierdzielnięta. Patrz jaka zajebista. Ale super. Zajebiście w niej wyglądasz. Czy zajebiście, to bym się lekko kłócił? Przeciętnie? Może nawet troszkę poniżej? Dobra, poszło. Pokaż. Jak super wyszło. Świetne. Żadna dziewczyna nie mówi po jednym zdjęciu, że wyszło świetne. Nigdy w życiu nie spotkałem kobiety, której robisz jedno zdjęcie, ona mówi świetne, świetne, wrzucą na Instagrama. No raczej posypią się lajki. Skoro macie tyle pieniędzy na ubrania i kosmetyki, to po co kradniecie? Czy ty przemyślałaś, co ty mówisz? Myślisz, że one mają pieniądze znikąd? Pierw trzeba ukraść, żeby sprzedać, żeby mieć pieniądze, żeby kupić. A potem jak kupisz, to nie masz pieniędzy, więc musisz ukraść! Interesuj się sprawami dla dużych dziewczynek, bo ci czaszkę rozsadzi. Ty się lepiej zajmij nauką. Spoko, tylko pytam. Ej, ta jest super. Mogę pożyczyć? Tylko nie rozciągnij. Dobra, dzięki. A mnie też byś mogła pożyczyć jakiś top? Albo te leginsy w panterkę. Zapomnij, wieśniaro. Dobra, ja lecę na miasto. Upojnego wieczoru, kochana. Jutro sprawdzam z matematyki, jakiego upojnego wieczoru, ucz się, W sumie tak sobie myślę, że możemy się dogadać. Tak? Ty mi dasz 500 zł, a ja ci dam spodnie. Tylko pod warunkiem, że dzisiaj wyjdziesz, mam randkę.
Nie, nie ma opcji. Mam jutro ważny sprawdzian z biologii. Nigdzie się nie wybieram, muszę siedzieć i się uczyć. Zrozumiałbym, gdyby to była matematyka, ale z biologii? Sprawdzian ważny z biologii, to możesz się pouczyć w terenie. W terenie jest biologia, a nie to przyroda. Powierzało mi się, bo ja nie miałem biologii, a w liceum miałem przyrodę zamiast biologii. Ale biologię to oni będą uprawiać. Też możesz najwyżej podejrzeć przez okno i powiedzieć: o, tato, tutaj się dzieje dziwna sprawa, tutaj geny przechodzą. A mogę zobaczyć? Ej, co ty robisz? Idiotka, nienormalna! Żebyś nie przeszkadzała jej na randce, to książkę w tryb samolotowy włączyła. Jestem modelką, dostaję dużo ciuchów, kosmetyków. Jestem modelką, powiedziała 18-letnia Paula Siwińska, która prawdopodobnie nie ma nic związanego z modelingiem, poza kontem na Instagramie, który ma 100 obserwujących i po 2 lajki pod zdjęciami. Czasem styliści i różne sklepy płacą mi w taki sposób za sesję. Dzięki temu nie muszę wydawać swojego hajsu, a tej Olce nic do tego. Wygląda na to, że do pokoju już nie wrócę. Nienawidzę tej Pauli. Wiki zresztą też. Idiotki. Trzeba było zostać modelką. Myślisz, że modelki obchodzi sprawdzian z biologii? Dlaczego akurat z nimi mnie zakwaterowali? Przecież nawet w klasie razem nie jesteśmy. Dobrze, że chociaż książka jest cała. Całe szczęście, bo już się martwiłem, że się jedna strona wyrwała. Koniec by był, tragedia, nie? Wtedy bym rozumiał, czemu powstał ten paradokument. Bo ona rzuciła książką, książce się mogło coś stać. To mogła być wielka groza. Nikt nie mówi wielka groza, Piotr, swoją drogą. Mimo kilku prób, Paula nie wpuściła Oli do pokoju, więc dziewczyna postanowiła uczyć się na schodach. Cześć, Olu. Dzień dobry, pani Aniu. A co ty tak sobie tu siedzisz? Stawaj! Baczność! Biologii, bo mam jutro ważny sprawdzian. No to nie lepiej się przygotować do niego w pokoju? A nie lepiej może zasłonić trochę biust? Bo ci stanik wychodzi, się rzuca w oczy, no to co mam zrobić? Jeszcze tak się opierasz, żeby tu... Rozumiesz? Nie, tutaj jest cisza, spokój, mogę się skupić. No ale chyba Wika i Paula nie przeszkadzają ci w nauce. Nie, nie przeszkadzają. To o co chodzi? To ja nie chcę Pauli przeszkadzać. W czym? Ona też ma ważny sprawdzian z biologii. Tylko, że teraz właśnie, w tym momencie. Olu. Będę z tobą szczera. Zauważyłam, że od jakiegoś czasu masz problem ze współlokatorkami. Od jakiegoś czasu? W sensie od momentu wprowadzenia się do nich? Nie chcesz może o tym porozmawiać? Nie, to nie są duże problemy. Nie, wszystko jest dobrze. Jak nie duże? Tamta dziewczyna była dość wysoka. Ona z 2 metry miała minimum. To wracaj do pokoju. Nie będziesz siedzieć o 22 na schodach. A czemu ty jej zabraniasz, kurwa, siedzieć o 22 na schodach? Jak lubi, to niech posiedzi. Nawet do śmietnika może iść posiedzieć, jak jej się tam podoba. Może ona się na schodach relaksuje. Jest bardzo dużo powodów, żeby wyjść z mieszkania i pójść usiąść na schodach. Ale ja tam nie wejdę. Dlaczego? Bo Paula mnie tam nie wpuści. Bo? Bo przyszedł do niej chłopak. Teraz już wszystko rozumiem, a Paula chyba zapomniała, że odwiedziny o tej porze są zabronione. Chodź, wyjaśnimy wszystko. Nie, nie, nie trzeba wyjaśniać. On na pewno już poszedł, więc... To się przekonamy. Chodź, tylko pójdziemy po klucz. Oni już się znienawidzą. Już nie masz po co wracać do pokoju. Teraz jak wbijesz nagle z nauczycielką, czy kim jest tam ta baba, i ona wjedzie z buta i powie: Paulinka ma tu spać! No to powiem ci, będziesz miała zieloną noc codziennie. Żadnych ale. Nie może być tak, że ona siedzi z chłopakiem w pokoju, a ty koczujesz na schodach. No chodź. Chodź. Pracuję to od roku. I przyznam szczerze, że praca z nastolatkami to prawdziwa orka na ugorze. I pomimo całej mojej sympatii, czasami muszę z nimi ostro. Inaczej już dawno weszliby mi na głowę. Ale ze mnie papla. Wszystko wygadałam kierowniczce internatu. I teraz Paula nie da mi żyć. Znaczy ona już ci wcześniej nie dawała żyć, teraz się niewiele zmieni. Po prostu teraz, zamiast nie dawać żyć, ona cię zabije. Na jedno wychodzi w ogólnym rozrachunku, tyle że będziesz martwa. Teraz jeszcze martwa nie byłaś. Spadaj, nie ma nikogo w domu! Bardzo śmieszne, Paula. Wchodzę. Co pani wyprawia? Nie może sobie pani tu wchodzić jak do siebie. Oczywiście, że mogę. To ty nie możesz się zamykać w pokoju. Ale jak mam się nie zamykać, jak każdy może tutaj wejść w dowolnej chwili? Poza tym widzi pani, że jestem sama. Widzę i nie rób ze mnie wariatki, ale widziałam też, jak Alex przed chwilą wychodził z internatu. Kim jest kurwa Alex? To ten komisarz? Komisarz Rex? Nie, to pies był chyba. A może Alex to był pies? No, ten też mógłby być psem w sumie. Tu obowiązują reguły. Jeżeli się dostosowujesz, to zostajesz. Jak nie, to wylatujesz. Poza tym Ola ma jutro sprawdzian z biologii i musi się uczyć. Ale to jest jej problem, nie mój. I to ona na mnie nakablowała, tak? To nie jest ważne. A tak w ogóle, gdzie jest Wika? Nie wiem, nie jestem jej matką.
Nie zameldowała się, że wychodzi, więc jutro obydwie stawiacie się u mnie na rozmowie. Inaczej, jeżeli ta sytuacja się powtórzy, skreślam was z listy mieszkańców. Okej, niech pani wyluzuje. A ty masz przerąbane kable. A co ty powiedziałaś? Nic, wydawało się pani. Wiesz, na starość uszy płatają figle. Uszy płatają figle, czajcie, bo uszy mają płatki, płatają figle. No mam nadzieję. Dobranoc, do zobaczenia jutro. Żeby mi to było ostatni raz, kabluj, zejdź mi z oczu. Daj mi spokój. Teraz Paula i Wika nie dadzą mi żyć. W sumie i tak mam u nich przewalone. Głupie pipy. Mocne słowo jak na osiemnastolatkę. Głupie pipy. Głupie pipy, jesteście głupie pipy. O tak, ale ich wyzwałem. Głupie pipy, głupie pipy. Paula nie zasługuje na takiego super chłopaka. Zaczyna się. Nie wiem, co się zaczyna, ale coś się na pewno zaczyna. Ja wiem, co chciałbym, żeby się skończyło. Moje życie. Przez wydarzenia poprzedniego wieczoru nie przygotowała się do sprawdzianu. Jak to się nie przygotowała? Ona uczyła się w domu, uczyła się na schodach, potem jeszcze w nocy mogła się pouczyć i ona się nie przygotowała? To ile ona się, kurwa, musi uczyć, żeby się przygotować? Mi wystarczyło 15 minut na ściągawkę i już byłem przygotowany jak nikt nigdy. Tkowo dobija ją myśl o Pauli i Aleksie. Chłopak podoba się jej od dawna, jednak do tej pory dziewczyna nie odważyła się do niego odezwać. To czyj jest problem? Aleksa i Pauli? Czy jej? Hej, ty jesteś Ola? Tak, a co? Słuchaj, wiesz, głupio wczoraj wyszło. Nie chciałam was wrobić. Nie, nie o to chodzi. Po prostu głupio, że Paula wygoniła cię z pokoju, żebyś mógł go ze mną spotkać. Serio tak myślisz? No serio. Słuchaj, a jak ci sprawdzę poszedł? Średnio. Średnio to na 3. A jak na 3, to bardzo dobrze. To bym powiedział, że powyżej przeciętnej. Tak zazwyczaj przeciętna to jest... no jedynka. Słuchaj, a może ja ci mogę to jakoś wynagrodzić? Tak się składa, że potrzebuję jeansów. Mógłbyś mi dać swój numer, byśmy pogadali czy coś. Jasne, daj telefon, ci to wszystko zapiszę i będziesz miała. Jasne, daj telefon, daj 997. Ale tak! O, jaki zabytek. Tymczasowo, nowy zepsułam. Jak można zepsuć nowy telefon? Jak można zniszczyć nowy telefon? Jak mi ktoś mówi, że zniszczył nowy telefon, to się zastanawiam, jak kurwa głupim trzeba być, żeby zniszczyć nowy telefon. Przecież to jest niemożliwe. Czy ty wychodząc ze sklepu, z Mediamarktu, czy z innego tam sklepu, wziąłeś telefon, że o, sprawdzimy test na wytrzymałość? Nie! Ciekawe, czy zganczek ci się tutaj wpisałem. Dzięki. Szukam cię po całej szkole, nie masz co robić, tylko gadać z tą debilką? No właśnie, nie masz co robić? Nie odpowiadaj tej debilce, która ci zadaje pytanie teraz. Przestań, wyluzuj, przecież nic ci nie zrobiła. Jasne, nie pamiętasz, że wczoraj sprzedała nas dyrektorce? Ona by chciała sprzedać, pieniądze by się przydały. Czy my to nic nie powiedziała, ona siedziała grzecznie na schodach. Okej, ale no zostaw to, chodźmy. Jeszcze raz zobacz, że z nim gadasz, to cię załatwię, rozumiesz? Mogła teraz zamiast tak, wiecie, odgarnąć się z powrotem, to spaść ze schodów i połamać sobie kark. To ta dziewczyna poszłaby siedzieć. Tamta by nie żyła, ale co to za życie, jakby nic by się nie zmieniło. Prysznica. Ola, wszystko w porządku? A tobie co do tego? No niby nic, ale... To się nie interesuj. Traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli być traktowani. To się nie interesuj, wypierdalaj śmieciu. A powiem się dziwić, że nagle nikt ciebie nie lubi. Strasznie dziwne. Aleks mnie przeprosił i dał mi swój numer. Sprawdź, czy to jest jego numer. On ci dał jakiś numer, ale czy jego numer? No tego nie wiesz. Niedługo to będzie mój chłopak, nie jej. Wątpię. I to już lepsze niż głupia pipa. Siemka, a widziałaś tego gościa? Z nim zajebisty. My? Dlaczego my? A kto? A skąd mam to wiedzieć? Czemu zawsze wszystkiemu musimy być winne my? Jasne, najłatwiej zwalić na nas. To prawda, najłatwiej zwalić na was. No jesteście tym typem nastolatek, na które łatwo zwalić. I nie mówię o winie. Ciekawe kto? I jak tu wszedł? No jak to jak? Przecież okno było otwarte. Przez okno, przez dach? Przez komin. To święty Mikołaj. Poza tym dlaczego zniszczą moje rzeczy, a nie wasze? Dziwka, przecież nikt cię nie lubi. A was wszyscy lubią? Je, mimo wszystko lubi więcej osób niż ciebie. Ciebie jak spytał chłopak, czy wszystko w porządku, do niego się wydarłaś. Inni ludzie to widzieli, nie mają powodu, żeby cię lubić. Teraz na skargę? Nic na nas nie masz. I pamiętaj, Wieśniaro, trzymaj się z dala od Aleksa, kumasz? Ja już nie mam siły. A ja mam jeszcze dużo, mogę robić pajacyki, pompki! No pompek nie będę, bo mnie nie będziecie widzieć. Nie mam siły. Kto pytał, że nie masz siły? To na siłownię się zapisz, będziesz mieć więcej siły. One są jakieś poje... Z minuty na minutę coraz mocniej. Pierw głupie pipy, potem suka, a teraz już nawet takie słowa, że trzeba cenzurować. Jeszcze trochę
nie ręczę za siebie. I co zrobisz? Co zrobisz? No powiedz, no! Uderzysz ją książką od biologii? Ola nie jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami i złością na koleżanki. Postanowiła uciec z internatu. Dziewczyna chce sobie wszystko przemyśleć, bo nie jest pewna, czy wytrzyma takie sytuacje. Cześć, Ola. Odwal się. Bardzo dobry sposób się zachowujesz. Nie, no generalnie miłość do wszystkich ludzi, tak. Czekaj, dlaczego ty zawsze jesteś dla mnie taka chamska? No sorry, ale to przez te idiotki. Tak mnie wnerwiają. One cię wnerwiają, dlatego jesteś chamska dla całkowicie innego człowieka. No jak to jakie? Ta Paula i Wika. No dobra, są trochę głupie, no ale... Trochę? No dobra, no nie wiem, jak wytrzymujesz z nimi w jednym pokoju. No właśnie nie wytrzymuję, dlatego wyjeżdżam. Chodź, gdzie wyjeżdżasz? Na swoją wiochę. Ciekawe czym, kurwa, sankami będziesz zapierdalać? Rzucasz szkołę? Tak, rzucam. Się... Ale nie możesz tego zrobić, przecież mogę. Poczekaj. Mogę. Nic mnie tu nie trzyma. To teraz powinieneś się złapać i powiedzieć, a ja cię trzymam, nigdzie nie pojedziesz. Sama nie wiem, co zamierzam, ale na pewno tu nie zostanę. Mam dość tych pozerek, upokorzeń i tego, że nikt mnie nie zauważa. Ale jak chłopak cię zaczepia cały czas, a ty go wyzywasz, to nikt cię nie zauważa, prawda? Nikt! Nie zauważają cię ludzie, których ty chcesz, żeby cię zauważali. Ale jeżeli cię nie zauważają, to widocznie nie są warci. Czemu ludzie mają takie klapki na oczach? Dlaczego wy wszyscy cosplayujecie Marcina Mazura? Zjeby! O ciuchach to już nie wspomnę. A tu, jak ich nie masz, to nie istniejesz. Lubię Olę, ale ona nie zwraca na mnie uwagi. Chuj z nią, naprawdę. Znajdziesz lepszą, mówię ci. Ola postanowiła pojechać do siebie na wieś i tam zastanowić się, co dalej. Jest bardzo rozgoryczona tym, co się stało i jak traktują ją współlokatorki. Cześć, Ola. Słyszałam, że jedziesz do rodziców. A to kabel, ten Jarek? Masakra, 60, jebana 60. Rzucam w szkołę i wracam do siebie na wieś. O, rodzice na pewno się ucieszą. Rodzice nie żyją. Od 15 lat. Powiedz mi, co skłoniło cię do podjęcia tak drastycznej decyzji? Szkoda gadać. Ola, masz 18 lat i możesz robić co chcesz, nawet rzucić szkołę. Co chcę mogę robić? Sama to powiedziałaś, co chcę? No to idziemy zabić dwie osoby. Nad pewnymi decyzjami warto się zastanowić. Ja wolę działać spontanicznie. Okej, czasami jest to dobre, ale nie uważam, żeby to był akurat ten przypadek. To co mam zrobić? Zostać w pokoju z Wiki i Paulą? Nie ma takiej opcji. Wolę wrócić do siebie na wieś i orać pole. Jakby nie patrzeć, trochę biologią się będziesz zajmować. Jak orasz pole, to... No nie wiem, ziemniaki rosną, to na pewno jakieś tam zjawisko biologiczne się dzieje. Zanim wsiądziesz na traktor, zapraszam cię do siebie na herbatę. Opowiesz mi wszystko i wymyślimy co dalej, okej? A kim ty w ogóle... Kurwa jesteś. Przepraszam, że ziewnąłem, ale jakiś strasznie nudny ten odcinek. Minęło 13 minut, tu się nic nie dzieje. Ja byłem przekonany, że on jest taki super śmieszny, a on jest taki na 10 tysięcy wyświetleń max. Chodź, nie daj się namawiać. Pogadamy. Wszystko będzie dobrze. Chodź, idziemy. Cieszę się, że Ola przyjęła zaproszenie. Pogadamy, może nabierze trochę dystansu. Jest pełnoletnia i może robić, co chce. Ale z doświadczenia wiem, że takie ucieczki są opłakane w skutkach. No dobra, pójdę do niej na herbatę, bo już mi spokoju nie daje. Jezu, jaka ty jesteś wściekła na cały świat! Wszyscy mnie nienawidzą! Ola z mieszanymi uczuciami przyjęła zaproszenie od kierowniczki internatu. Przy herbacie i ciastkach otworzyła się przed kobietą. Dziewczyno, ty musisz uwierzyć w siebie. No jasne, uwierzyć w siebie. Jak? Nie mam pieniędzy, ani fajnych ubrań. Ani fajnego charakteru. Generalnie nie jesteś zbyt fajna, to faktycznie ciężko uwierzyć w siebie wtedy. Tak jakbym nie istniała. Ej, nie powinno się sądzić książki po okładce, nie uważasz? Teoretycznie nie, ale w jej wypadku można. Prawda, ale wszyscy tak robią. Ja tak nie robię, ja zawsze czytam pierwszą stronę, tam gdzie jest autor wypisany i wtedy dopiero oceniam. Ty masz hodować swoje kompleksy i czuć się gorzej. Pokażę ci coś. Pokażę ci coś. Znalazłam sobie taką odskocznię, że zjeżdżam na rowerze z gór. Po prostu jesteś pierdolnięta, o to chodzi. Ta... I dodatkowo to nakrywam. Ta jasne, zjeżdża pani rowerem z gór. Normalnie, zjeżdżam górami z rowerów. Rowerem z gór, tak. Pokażę ci. Dobra, ale patrz ile ty masz tu pieniędzy. Kamerka GoPro to już jest kilka tysięcy. Laptop kilka tysięcy. Ile? Z 300 wymyślę, że kosztuje. Sam kurwa rower kosztuje kilka tysięcy. Na początku nie było to łatwe. Ale w końcu wypaliło. Ale czad! Ma pani taki wypasiony rower? Mam. Na balkonie. Pokazać ci? Pewnie! Pewnie! Żebym wiedziała, co mam kraść. Kto by się spodziewał? Niezła agentka z tej pani Ani. Taka niepozorna, wygląda bardziej jak bibliotekarka. Ja bym chciał mieć takie bibliotekarki, moje zazwyczaj miały około 60 lat. Jakby w mojej bibliotece były wyglądające tak jak twoja pani Ania bibliotekarki, to ja bym książki czytał jeszcze przed wypożyczeniem. Po wczorajszej rozmowie z kierowniczką internatu, Ola zmieniła zdanie.
Następnego dnia rano wybrała dłuższą drogę do szkoły, żeby w spokoju zastanowić się, jak stawić czoło brutalnej rzeczywistości. Cześć, Ola. Cześć. Wiesz co, widziałem ostatnio ode mnie numer. I zdziwiłem się, bo wiesz, taka niepozorna, skromna dziewczyna poprosiła mnie ostatnio o numer. Dałeś? No a co miałem nie dać? Tylko problem taki, że no, nic nie napisała. Ja też pierwszy nie napiszę, no bo bez jaj. No fajna byłaby z niej dziewczyna. Ładna z twarzy, zgrabna. Jakby nie rób sobie nadziei, oni nie mówią o tobie. Trochę te jej ubrania. Ubiera się jakby była ze wsi. Daj spokój, ona chyba naprawdę jest ze wsi. Mieszka z Paulą w internacie, więc na pewno nie jest stąd. Paula też jest z jakiegoś zadupia, ale nie widać tego po niej, co nie? Praga Południe w Warszawie! Ty, a słyszałeś, że ktoś ją ma w szkole? Co ty, daj? Nie słyszałem. Pieniądze giną z kurtek i plecaków. Dyrow kur... postanowił zamontować dodatkowe kamery w szkole. No to zajebiście, wielki brat patrzy. Słuchaj, to już teraz nawet nie będzie można spokojnie zapalić. Mam straszne wrażenie, że go znam. I to nie tak, że go znam z YouTube'a, tylko mam wrażenie, że go znam prywatnie. Czy ja ciebie znam prywatnie, koleżko? Jak tak, to jest mi wstyd. O, dawaj, chyba powoli zawijamy do szkoły, bo już nasz czas. Znowu mi się dostało za moje ubrania. Kuźwa, czy to moja wina, że rodzice są biedni? Twoja wina, że ty nie zarabiasz pieniędzy. W wieku 18 lat da się już zarabiać pieniądze. Ja w wieku 18 lat już zarabiałem pieniądze. Małe, bo małe. Na ciuchy akurat nie musiałem wydawać, ale da się w wieku 18 lat dorobić troszkę pieniędzy, te tam 500-600 zł. Wiesz, ile ja teraz wydaję na ciuchy miesięcznie? Praktycznie kurwa nic. A wiesz dlaczego? Bo mam 15 koszulek z New Yorkera za 15 zł. Wszystkie mają ten sam kolor i wszystkie mają ten sam krój. W sensie po prostu to są wszystkie te same koszulki. Ja otwieram szafę, to jak kaczor Donald. Wszędzie te same spodnie i te same koszulki. Jak się zastanawiam, co dzisiaj ubrać, to się zastanawiam między czarną koszulką a czarną koszulką. W czasie pierwszych lekcji Oli udało się uniknąć nieprzyjemnych koleżanek z internatu. Na WF-ie nastolatkę zaczął boleć brzuch, dlatego została zwolniona z zajęć. Teraz po cichutku zakradasz się i gilotyna, jak was uczyłem w jednym z poprzednich odcinków, kurwa, na glebie! Co ty robisz? Nie twój biznes. A właśnie, że mój. Ciekawe, co by zrobił dyrektor, gdyby się dowiedział, że kradzieże to twoja sprawka. Pogięło cię? Jakie kradzieże? Dobrze, wiesz jakie? Jakie kradzieże? Przecież ona tylko lutuje. To nie jest kradzież, to jest lutowanie. Przyłapałam cię na akcji. Przypadek? Nie sądzę. Wszystko powiem dyrektorowi. Znowu chojraczysz? Kablowanie weszło ci w krew? Chyba, że jakoś się dogadamy. Niby jak mi to udowodnisz? Kto ci uwierzy? A poza tym, ja wcale nie kradnę. Szukałam w plecaku Baśki tamponów. Powiedziała mi, że mogę wziąć jeden. Jak nie wierzysz, to sama się jej zapytaj. Debilko jedna. Zaczyna mi się podobać. Suki, debilki. Co dalej? A kurde, jestem pewna, że Wika kradnie. Si. Tam jest tak napisane, si. Rzeczywiście, nie mam na to dowodów. Muszę ją przyłapać na gorącym uczynku. Chyba mam pewien pomysł. Jeśli on wypali, będę miała ją w garści. A jeśli nie wypali, to się upokorzysz, jak zwykle. Po lekcjach Ola postanowiła odwiedzić kierowniczkę internatu. Ma nadzieję, że szczera rozmowa z jedyną osobą, która okazuje jej wsparcie, poprawi jej humor. Ma też pewien plan, którego nikomu nie chce zdradzić. Wyjeżdżam na weekend do domu i chciałabym spróbować zjechać z górki. Ech, sraki, masz rower, góral? Nie mam roweru! Tak, wprawdzie stary, ale wydaje mi się, że się nada. A stromy ten zjazd? No tak mniej więcej... taki. Dobrze, lepiej zaczynać od łatwych rzeczy, bo można się rozwalić na początku. A to i właśnie o to chodzi, żeby się kurwa rozwalić raz za porządnie. Jestem samobójcą. Od razu samobójcą. To jest po prostu chęć spełnienia marzeń. Ale chciałam zapytać o kamerkę. Czy mogę pożyczyć? Pewnie, ale z kaskiem? Nie, bez. Przyczepię do ramy. Nie, bez. Kurwa na czoło nakleję. Fajnie, że chcesz spróbować. To jest super sprawa. Poczekaj, przyniosę. O, dziękuję bardzo. Oczywiście z tym rowerem to ściema. Moich starych nie stać na porządnego górala, ale żeby się nie wydało, muszę pojechać na weekend do domu. Potem powiem, że się rozmyśliłam albo nie dałam rady. Ola spędziła weekend w domu rodzinnym. Dziewczyna próbowała skupić się na nauce, ale tak naprawdę nie mogła doczekać się powrotu do miasta. W poniedziałek rano Ola postanowiła wcielić w życie swój tajemniczy plan. No kurwa, detektywem to ty nie zostaniesz. A co ty tutaj robisz? A szukam czegoś. Niby czego? Zgubiłam kartę miejską. I co? Tutaj w cudzych kurtkach szukasz jej? Nie, one spadły, ja je poprawiałam. Pokaż kieszenie. Słucham? Powiedziałam,
pokaż swoje kieszenie. Pusto! Tak samo jak w głowie. Po co? Bo podejrzewam, że możesz być tą złodziejką. Pani chyba żartuje. Co? Nie chciałabym być w twojej skórze, jeśli się okaże, że tak. A ja bym nie chciał być w twojej skórze? To nie jest najlepsza skóra. Znajdź się ze szkołą, no i policja. Jak uważasz? Proszę. Pusto. Zadowolona? W porządku. Tym razem ci się upiekło, ale będę cię miała na oku. Może mi pani mieć nawet na uszach. Nawet na dupie ze mnie możesz mieć, kurwa, jak se wytatuujesz. Co za wścibski do tego durny babsztyl. Co za wścibski do tego, ktoś ci upierdolił kamerę. Tam wcześniej była kamera, teraz nie ma kamery. Ktoś ci zabrał kamerę. Myślała, że to ja kradnę. Dobrze, że nie miałam z nią lekcji, to dopiero byłby hardcore. Kamerkę ustawiłam, muszę ją tylko włączyć. Po zajęciach? Aha, czyli... Czyli tam jednak jest kamerka, której nie ma kamerki, bo oni się bali dać tam kamerkę, żeby nikt z planu nie ukradł tej kamery. Co się kurwa dzieje? Dziewczyna nie zna się na sprzęcie elektronicznym, dlatego o pomoc prosi znajomego z internatu Jarka. Wie, że chłopak interesuje się informatyką i zna się na różnych gadżetach. Zna się na różnych gadżetach, w sensie umie podłączyć kamerę do komputera, o to chodzi. Ładujesz telefon? No to powiem ci, że to na tej samej zasadzie działa, podłączasz kurwa kabel do komputera. Co to jest za zmuła? Jakiś performers artystyczny? Co to jest? Zamknij się głębie. To jesteś miła, wiesz? No zajebiście miła. Najmilszy człowiek na ziemi. Wspaniała kobieta. Idealna na żonę. Już. No. Tak, to ona. To jest Wika? Cicho, nie tak głośno. Mam cię dziwko. To oni zacenzurowali pierdolenie, ale dziwkę już nie. Nie, dziwka? Przecież to praca. Druga sprawa. Ty patrz, jest druga. W ogóle nie poznaję w tej różowej czapce tutaj. No i dziwnego, jak taka kamerka, jak o tą różową czapkę widać. Już na grubo. Tylko nie mogę, nie wiem, tutaj jest, da się zrobić stop klatkę? Nie, niestety, da się zrobić tylko start klatkę. Się zna na informatyce, ale nie kurwa na montowaniu filmów. Da się, ale co będę z tego miał? A co chcesz? Loda. Faceci są prostym gatunkiem, dobra? Nigdy nie całowałem się z dziewczyną. A, no spoko, da się załatwić. Tylko zrób tego screena, dobra? Spoko. Super. Na co ci to zgrać? Masz pena? Jestem dziewczyną, skąd ja mam mieć penis? Tam ci mojego, pożyczę. O, dzięki, ty kochany jesteś. Nie ma sprawy. Czekaj. No. Urwa, ile ten dzwonek trwa, mi pół para dokumentu minęło! Super. Dzięki. A umowa? Mnie tak babcia całuje na przywitanie. Wszystko się udało. Teraz mam w garści Wikę i wiem, jak to wykorzystać. Będzie chodzić jak na sznurku. Teraz ja rozdaję karty. Tylko szkoda, że nie wiem, kim jest ta postać w różowej czapce i kapturze. Nie człowiek, postać! Kurwa, postać! Ola wysłała anonimowego maila do swojej współlokatorki Wiki. W załączniku dziewczyna umieściła stopklatkę z filmu z szatni, po czym pod pseudonimem zaproponowała Wice spotkanie. Zagroziła, że w przeciwnym razie film trafi do sieci. Wysyłasz anonimowego, kurwa, maila z groźbami, z jakimiś dowodami, po czym stawiasz się w miejscu osobiście. Kurwa, najgłupszy człowiek na ziemi. Stolatki umówiły się następnego dnia. Więc to ty. Surprise, surprise! No to się odegrałaś. Zadowolona? Bardzo. No to usuń ten filmik. Czy to nagrałaś w tej szatni? Nie ma takiej opcji. To co z nim zrobisz? Wrzucę na YouTube'a. Na pewno to będzie dużo wyświetleń. Wszyscy lubią szkołę i małolaty, nie? Mam ochotę wstawić go do internetu. Pokazać wszystkim, kim jesteś. Jesteś perfidną złodziejką. No, ale tego nie zrobisz, prawda? No, nie wiem, nie wiem. Jakbyś chciała, to byś już dawno wstawiła. Chcesz się dogadać? Chcesz, żebym dać spokój z Paulą? Byłoby miło. To załatwione. Więc usuniesz? To nie wszystko, to dopiero początek. Jestem totalnie zaskoczona. Myślałam, że Ola to ofiara losu. Bo to jest ofiara losu. To, że cię nagrała, nic nie zmienia. Nigdy nie przypuszczałabym, że może tak ostro grać. Mam pewne warunki. To czego ty jeszcze chcesz? Kasy? Nie mam kasy. Jakbym miała, to bym nie kradła. Chcę ciuchów, które dostałaś od Pauli. Wszystkich ci nie dam. Sama mam mało w porównaniu z nią. Nie, nie chcę wszystkich. Majtki możesz sobie zostawić, i tak ich nie widać. A, jeszcze jedno. Telefon komórkowy. Zapomnij, komórki ci nie dam. Nie, nie na zawsze. Muszę zrobić fajne zdjęcia, a moim gratem za bardzo się nie da. To co? Wymienimy się? Tylko nic nie usuwaj, okej?
Satysfakcja niesamowita. Tylko szkoda, że bez świadków. Dużo bym dała, żeby inni to zobaczyli. W końcu ja jestem górą. Nie, ty jesteś bardziej doliną, jaskinią pod poziomem morza, ty jeszcze jesteś tam, wiesz, nieodkryta. Wika dotrzymała słowa. Uczesała i umalowała Olę oraz pożyczyła jej swoje najlepsze ubrania. Dziewczyna smartfonem współlokatorki zrobiła sobie efektowne selfie i od razu wysłała Aleksowi. Wyglądasz źle, 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 nie będę już aż taki dla niej agresywny, wyglądasz chujowo. Był pod dużym wrażeniem. Zaproponował spotkanie jeszcze tego samego dnia. No, mieszanka, przy której będzie ciężko pozostać obojętnym. Teraz wyglądasz naprawdę dużo bardziej sexy. Ta szminka, spódnica. Czy ty umiesz mówić normalnie? Czy po prostu tak dziwnie gadasz, bo jesteś jakiś zjebany? O, naprawdę teraz możesz zawrócić niejednemu facetowi w głowie. I taki miałam plan. Słuchaj, chętnie nam się omotać. O, a Paula? A Paula to jest krowa na maksa odjazdowa, co budyń robi pełen ład. I dalej nie znam tekstu. A nie musi o tym wiedzieć, okej? Aha, czyli to będzie nasza tajemnica. Czemu nie? Robi się ciekawie. Słuchaj, wiesz, szkoda, że wcześniej tak nie prezentowałaś się, nie wyglądałaś tak jak teraz. Właśnie mi powiedziałeś, że jest brzydka. W delikatny sposób, jako że ona jest głupia, to nie zrozumie, ale większość dziewczyn by zrozumiało. Nie zaczynałbym nawet z Paulą. To mam dla ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość. Jaką? Od teraz będę się tak prezentować. Codziennie te same ciuchy, ale będę prała raz w tygodniu, tak? Zerwać z Paulą. Wiesz, chyba tak zrobię. Powiem jej to jutro. No, zdziwi się, ale... Ale trudno. No, ze mną nie da się nudzić. Z nią od razu umierasz. Nie masz czasu na nudy, od razu popełniasz samobójstwo. Znaczy, przepraszam, spełniasz marzenie. Słuchaj, mam pytanie. Może chciałabyś do mnie wpaść? Wiesz, mieszkam tutaj niedaleko. Rodziców nie ma, jest wolne mieszkanie. Może, nie wiem, obejrzelibyśmy jakiś film, czy coś takiego? Jakiś, wiesz, Netflix and chill? W sensie, że wyrób... Ale Paula nie jest zaproszona. Nie, no słuchaj, oczywiście, że tak. No, to jasne, chodźmy. Okej. Okay. Nie wiedziałam, że makijaż, ubiór są tak potężną bronią. No nie w twoim wypadku, ja nie rozumiem, czemu tak źle ją zrobiliście. Przecież ona ma kurwa nagle 30 lat i pracuje w korpo. Ola spędziła kilka godzin w mieszkaniu Aleksa pod nieobecność jego rodziców. Dziewczyna kompletnie zapomniała o tym, że już dawno temu powinna wrócić do internatu. Ola, co ty tutaj robisz? Nawet po schodach chodzić nie można, nie ma windy. Idę sobie. No przecież widzę, że nie jedziesz rowerem. Wiesz, która jest godzina? Straciłam poczucie czasu. Ola, wszystko w porządku? Jak najlepszym, żygałam po drodze, także już jest spoko. W największym porządku, w porządulu wręcz. Ola, co się stało? Kieliszek, może 5. Spokojnie, ja wiem co robię, ja wiem. Nic, ja tylko posłuchałam pani rady. Mojej rady? No, posłuchałam pani rady, zjechałam z górki i się wyjebałam jednak. Zrozumiałyśmy. Czy ja radziłam ci pić alkohol i szwendać się po nocach? Nie zupełnie, ale powiedziała pani, że trzeba być szczęśliwym, dążyć do celu, spełniać się. A ja się wypełniłem. O kurwa, coś poszło nie tak, miałam się spełniać, a nie wypełniać. A ja właśnie tak zrobiłam i powiem pani, zajebiste uczucie. Trochę kręci mi się w głowie. Żygaj tam pomiędzy kratki jak coś, to się, żeby na dyrektorkę nie poszło. Jutro porozmawiamy, przyjdź do mnie i przynieś kamerkę. O, bo chyba zapomniałaś oddech. O, kamerka, tak, tak. Przyniosę jutro. Powinnam zareagować ostrzej, ale Ola jest w takim stanie, że żadne kary i argumenty nie zrobiłyby na niej wrażenia. Jutro z nią porozmawiam na poważnie. Masz szczęście, że zdarzyło się to po raz pierwszy. Każdy kolejny raz ma już mnie zapraszać na alkohol. Mnie żadna wódeczka nie ominie, oj nie, nie. Dziewczyna obiecała, że wybryk z poprzedniej nocy już nigdy się nie powtórzy. Na prośbę nastolatki kobieta oznajmiła, że przemyśli, czy o całej sprawie poinformować władze szkoły. Cześć, Ola. Przebrałaś się do filmu? Masz jakiś problem? Nie, po prostu wyglądasz zupełnie jak nie ty. To muszę cię zmartwić, bo dzisiaj będę tak wyglądać. Nie ma problemu, jak chcesz wyglądać gorzej niż wyglądałaś, spoko, twój wybór. Ale to do ciebie nie pasuje. A to jest twoje zdanie. Ja uważam, że wyglądam fajnie. Uważaj ty co chcesz, no jakby nie ma z tym żadnego problemu. Ale spójrz czasami w lustro. Nieźle, naprawdę rewelacyjnie wyglądasz. Ale tak poza tym słyszałeś, że dyrektorowi ukradli laptopa z gabinetu? Cała szkoła aż huczy. Wali mnie to. Aleks, możemy porozmawiać? No jasne, kotku. Obiecałeś mi, że z nią zerwiesz. Tak, ale przemyślałem to i to chyba nie był najlepszy pomysł. Jak to?
prostu. Paula też jest fajna, więc dlaczego miałbym z niej zrezygnować? Trochę tu, trochę tam, trochę z każdego drzewka trzeba nazrywać, aż mi się spadło ciało, bo... Ale ona najzwyczajniej nam w niczym nie będzie przeszkadzać? Obiecałeś mi, powiedziałeś, że jestem lepsza od niej. Tak, a co miałem ci powiedzieć? Właśnie to chciałeś usłyszeć. Słucham? Nie denerwuj się. Dupek. Ja już po jego sposobie mówienia wiedziałem, że to jest dupek. Zresztą to jest licealista. W stołecznym liceum. W stołecznym liceum nie może być normalnych ludzi. Kilka godzin później. W szkole tylko Jarek zauważył, że Ola nagle posmutniała. Nastolatkowi udało się namówić dziewczynę na spacer po parku. A wiesz, jak zostać gwiazdą? Podobno się gwiazdami zostaje, jak się umrze. Tak kiedyś słyszałem, tak mi się wydaje, że jeżeli umrzesz, to stajesz się gwiazdą. Nie wiem, ktoś mi tak opowiadał, pewnie straszne pierdolił głupoty. No zakładasz swój zespół. Internetu. No nie wiem, no to musisz odwalić jakiś numer, nagrać i wstawić do neta. Albo taką szafiarką. Jaką szafiarką? To ta, co, nie wiem, robi zdjęcia swoich śniadań? Nie influencerką, szafiarką. Przetłumaczymy na polski, dziw. Tak naprawdę nie wiem, kim jest szafiarka, ale tak jakoś mi się kojarzy, nie? Nie wiem, może szafiarka chodzi o to, że kogoś wpierdalasz do szafy i go tam zamykasz, aż zdechnie? Nie śniadań, ubrań przede wszystkim. Pisze bloga, stawia notki, spotyka się z fanami. Czyli dziwka. Ja jestem youtuberem, ja też jestem dziwką. Jestem taką szafiarką, tylko że youtubową, rozumiecie? Ja bym chciała takiego bloga. Pomógłbyś mi założyć? No mógłbym, okej. Okay. Czemu ty jej pomagasz? Powiedz jej, pierdol się, razem, pomogę ci. 3, 4, pierdol się! No, sądzę, że to fajny pomysł z tym. No dobra. Ty, to nie jest ta dziewczyna z tego filmiku? Ta w różowej czapce, co ją umała w szatni? Chyba tak. Śledzimy ją, chodź. Nie my, ja. Ty idź do internatu, ja. No dobra, ale... Ty jesteś akurat najgorszym szpiegiem / detektywem, więc lepiej, żeby on ją śledził, a ty idź do internatu, okej? Poradzimy sobie w tym paradokumencie bez ciebie, nie jesteś tu potrzebna, ty nam tylko niszczysz życie, które już i tak jest wystarczająco mocno zniszczone. Wy dlaczego? No, masz przesyłkę w umówionym miejscu, tylko szybko. Ja spadam, pa. Jakbyś spadała, to wyglądałoby mniej więcej to tak. Drogie dzieci, nigdy nie skarżcie na łóżku łokciami. Ale jazda, ta laska w różowej czapce to Paula. A najlepsze jest to, że chyba zajumała laptopa dyrektora. Teraz mam haka i na nią. Albo to ktoś ciebie złapie z tym laptopem i wyjdzie, że ty kradniesz i pójdziesz siedzieć. To byłby dopiero happy end. Nie wiem, może ktoś mnie widział i zabrał, nie mam pojęcia. Zgubiłaś coś? Muszę kończyć. Skąd ty to k***a masz? Znalezione, nie kradzione. Znalazłam w krzakach. Wiśniaro, wtykanie nosa w nie swoje sprawy może się dla ciebie bardzo źle skończyć. Dla ciebie może się źle skończyć ciągłe obrażanie mnie. A co, grozisz mi? No widzisz... Mam taką nową kamerkę. Nowa pasja. Ciągle nagrywam, nawet dzisiaj nagrywałam w parku. Mnie obchodzi, co ty sobie nagrywasz na tą swoją kamerkę. Tak? Nawet jeśli nagrałam ciebie, jak chowasz laptop dyrektora? Blefujesz. Olin wchodzi, blefuje 100%. Kurwa, nie blefowała, pokera ma. Albo dasz mi wszystko to, co chcę z twoich ubrań i kosmetyków, albo filmik leci do sieci. Chyba sobie nie żartujesz. Oddawaj to. Co się dzieje? Uspokójcie się! Ta wieśniara mówi, że mnie nagrała i chce wrzucić ten filmik do sieci. Obawiam się, że może nie ściemnieć. Obawiam się, że chuj mnie to interesuje. Spróbuj to wrzucić do sieci, a pożałujesz. No to zobaczymy. Nie widziałam, żeby ktoś mnie nagrywał, a przecież nie jestem ślepa. Gdybyś nie miała Daszka, to byś miała większe pole widzenia, rozumiesz? Czapki strasznie ograniczają, ściskają mózg, mnie widzisz. Chce się na mnie zemścić i myśli, że wymięknę. Nic z tego. Ta idiotka myśli, że znowu jej się upiecze. Nie wie, z kim zadziera. Chrzanić te jej ciuchy. Nawet lepiej, że się nie zgodziła. W końcu odegram się na niej za wszystko. Jeżeli teraz wpierdolisz Wikę, to będziesz taką kurwa...
niedobrą dziewczyną. Masz układ z Wiką, więc możesz pokazać filmik, jak ta Paula ukradła laptopa, jak go schowała, bla bla bla, ale nie możesz wpierdzielić w to Wiki. Wika nawet ci pomogła, ona was rozdzieliła, ty mogłaś stracić kamerkę i życie przy okazji. Następnego dnia chłopak poprosił nastolatkę o spotkanie przed lekcjami w neutralnym miejscu. Siema. O, cześć, Ola, słuchaj, jaka chryja w szkole. No, tam. Paula ma przewalone, wszyscy ją wyzywali od złodziejskich szmat, lincz był. Co? Generalnie wisi. No spójrz. Ogarnij, poryczana wybiegła ze szkoły, to normalnie nie rozumiem tego, ale chyba ona nie wiedziała nawet, że ty jesteś do tego zdolna. A kto ją wyzywał? Jak to kto? Wszyscy, filmik krąży po całej szkole, chyba nawet Derek o tym wie. Cholera. Ja myślałam, że internet działa tylko w moim telefonie. Nie o to ci chodziło? Nie no, dokładnie o to. Tylko ominęło mnie najlepsze. Nie widziałam jej miny. O, była nietęga. No. Tak mówisz? No, afera straszna z tego wyszła. Cześć, mała. Spadaj! Nie. Ty to widzisz? Widzę, no wącha jej włosy, nie wiem, może ładnej odżywki używa, nie wiem. Natalia czasami jak umyje włosy, to też mam ochotę powąchać. Ale to głupio trochę wygląda, zresztą no, widać. Aleks już chyba nie jest Paulą. Dobrze, za niego też się wezmę. Kretyn. Z tobą lepiej nie zadzierać. No jasne. O. Tak, tak, pani Aniu? Tak. Słucham? Co się stało? Dobrze, dobrze, już jadę. Dobrze. Co jest? Czego chciała? A ty co taki ciekawski? Ja pierdolę, co za kobieta. Czy ktoś może ją... przytulić? Nie wiem, może jej miłości brakuje. Zgodnie z rozmową telefoniczną, Ola jak najszybciej wróciła do internatu. Anna powiedziała jej, że najpierw chce porozmawiać na osobności, bez świadków i poza szkołą. Ola, dobrze, że już jesteś. Dzień dobry. Dlaczego wrzuciłaś ten filmik do sieci? Jaki filmik? Ten, jak Paula w parku chowa laptopa z podpisem, że to złodziejka. Nie wiem, o czym pani mówi. Ola, jest coś takiego jak odwaga cywilna i powiedz mi teraz, że ją masz. Spójrz na nią, ona nie ma nic! To nie ja! Nie wiem, o czym pani mówi, nie mam z tym nic wspólnego. Moja kamerka ma mały feler. Pliki można skasować tylko specjalnym programem. Co za kurwa dziwna kamerka. Ty kupiłaś jakieś gówno z tego AliExpress, naprawdę. Ja nie jestem pewien, czy to jest kamerka, nie? Coraz bardziej powątpiewam, czy to nie jest przypadkiem gdzie nadajnik GPS. O kurwa, jakby cały się kamera rozładowała, widzowie, dlatego jest teraz czarny ekran. I już jestem, i już możemy oglądać dalej. To co ten filmik robi na mojej kamerce? Słucham? Nie skasowałaś go, Ola. Nieprawda, skasowałam. Właśnie się przyznałaś, że to ty nagrałaś ten filmik. Co za głupie babsko. Dobrze, przyznaję się. To ja. Ale należało jej się. Ale na Boga, tak się nie załatwia takich rzeczy, dlaczego nie przyszłaś z tym do mnie? Wolę to załatwiać sama. Nie wrzuca się dowodów przestępstwa do internetu. Jak ona ma się teraz pokazać w szkole? Naznaczyłaś ją. I dobrze, należało jej się. Więc zrobiłaś to wszystko z zemsty, tak? No to teraz pakuj walizkę i wypierdalaj. Niech wie, że mnie nie wolno poniżać, wyśmiewać mnie. Oj, Ola, ja myślałam, że ty jesteś inna, ty jesteś taka sama jak ona. Tak, wszyscy tak myślą, że jestem niewinna, cicha, miła. Nie, 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 jej bardziej chodziło, że ona myślała, że jesteś normalna. A wyszło na to, że jesteś kurwa totalnie zjebana. Skąd o tobie tyle złości, dziewczyno? Wika. Słuchajcie, coś się stało z Paulą. Jak to, co? Nie, bo jej nie kontaktuję, chyba się czegoś nażarła. Zjadła 10 hamburgerów w 10 sekund! Przecież to jej rozpierdoli żołądek! Kierowniczka podejrzewa, że dziewczyna chciała targnąć się na swoje życie po tym, jak kompromitujący filmik trafił do sieci. Wika, co ona wzięła? Jakieś tabletki, zarazem puste opakowanie w pokoju. No i zapiła alkoholem, czuć od niej, przynieś wody. Jeszcze wodę do tego, kurwa mać! Whisky weź przy okazji, już jak mieszać to mieszać. Pogotowie już jedzie. No i widzisz co zrobiłaś? Co ja? Ja nie chciałam, ja nie wiedziałam, że tak się skończy wszystko. Trzeba było kurwa użyć mózgu! Taki narząd, niektórzy mają, niektórzy nie. Nawet nie wiesz, no to wszystko dla brata robiła. Kradła, bo miał długi. No i mu grozili, że go załatwią. Paula ma brata. No i on przegrał kasę na czesne w kasynie. Potem pożyczył i znowu przegrał. I tak kilka razy. Aż w końcu powiedzieli, że szybko nie odda, to go zabiją. Już nawet dostał kilka razy. No ładna historia. No zajebiście ładna, naprawdę. Ile kwiatków, ile fiołków, tam gdzieś bryka jednorożec. Dlatego te kradzieże. Bo skąd miała wziąć tyle pieniędzy? Czy wiesz, co ona wzięła? Nie wiem, ale jest opakowanie w pokoju, leży na stole. To lecz, trzeba dać lekarzom, pokazać, co zjadła. Nie, nie, ja pójdę. Ciebie nie powinni tam wysyłać. Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Potem wszystko odkręcę, ale jeśli to prawda z jej bratem, to straszna lipa wyszła. Sz, nie chcę cię załamywać ani niszczyć ci życia, które już jest tak wystarczająco zniszczone, ale tego się nie da odkręcić. Ola usunęła film z sieci, a Paula dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej powoli wraca do zdrowia.
Dziewczyna oddała laptop i przeprosiła dyrektora za swoje zachowanie, co skutkowało naganą i tymczasowym zawieszeniem w prawach ucznia. Ale najważniejsze jest to, żeby sprawę twojego brata zgłosić na policję. Dług długiem, ale nikt nie może nikomu grozić pobiciem. Nikt nikomu nie może grozić. Wszystko jest naprawdę pod kontrolą. Rodzice opanowali całą sytuację, a brat zwrócił prawie cały dług. To dobrze. Pozostaje jednak tylko kwestia zwrócenia pieniędzy, które ukradłam. No a modeling? Ostatnio bardzo słabo w tym temacie. Paula, bo Ola ma pewien pomysł. Dlatego chciałam, żebyście porozmawiały na spokojnie. Tak, może stworzymy bloga modowego. Ty masz ubrania, doświadczenie. A ona nie ma nic, a będzie miała pieniądze dzięki takiemu blogowi. Same plusy, patrz jak się razem łączycie. Mam fajne pomysły. Stworzymy jakąś fajną nazwę, no i będziemy zarabiać pieniądze. Miałybyśmy coś robić razem? No tak, stworzyłybyśmy takiego bloga, może byśmy się zaprzyjaźniły. Ja z tą Brzmiłą bym nawet w bierki nie grała, co dopiero zakładać bloga modowego. Ale bierek to proszę mi kurwa nie wyzywać. Składam podanie o przeniesienie mnie do innego pokoju i ja z tą Piczem nie chcę mieć nic wspólnego. A z tobą to ja się jeszcze policzę. Do widzenia. Ja myślałem, że teraz zostaną najlepszymi przyjaciółkami. Jedna jednej niszczyła życie, druga drugą prawie zabiła. To brzmi jak prawdziwa przyjaźń. Nie chcę współpracować, jej sprawa. Ale jeszcze się zdziwi. Ola. To są konsekwencje twojego zachowania i zapatrzenia w czubek własnego nosa. Tak? I to wszystko moja wina? W większości. Nie wszystko, ale w większości tak. Olka mi najpierw niszczy reputację w szkole, potem mam przez nią prawie sprawę na policji, a teraz chce się kumplować? Chce zakładać wspólnego bloga? Nie dość, że jest bezczelna, to jeszcze chora psychicznie. Ola! Super, wszędzie cię szukałem, zobacz. Zacząłem projekt twojej nowej stronki, jak? Brzydkie. Sama jesteś brzydka! I co teraz? Miło? Niemiło? A szczerze? Tak to jest, jak się tosterem zdjęcia robi. Tosterem? Telefonem komórkowym. Tak się tylko mówi. No, generalnie twoja komórka ma swoją rozdzielczość i takie zdjęcia powinny być przygotowywane przez profesjonalny aparat. A skąd ja wezmę aparat fotograficzny? Fotografa. Znam jednego. Zobacz jego fotki. Wow! Zapoznaj mnie z nim. Teraz zapoznaj. Teraz to się pierdol. Pamiętasz, że jesteś mi coś winna? Nie za bardzo. Nie pamiętam. Nie wiem, o czym mówisz. Obiecałaś mi pocałunek, ale taki prawdziwy. Tobie? Spójrz na siebie, trolu. Nie ma takiej opcji. Co ty sobie w ogóle pomyślałeś? Może głupie pomysły normalnie. Nie mogę z ciebie. Ale ty masz się za lepszą ode mnie? Bo nie rozumiem tego. Ja też tego nie rozumiem. Ona nie potrafiła podłączyć kurwa kamery do laptopa. Nie dziwię się, że tamte dziewczyny jej dokuczały. Już całkowicie rozumiem, też bym jej dokuczał. Pustaku jeden. Wiesz co, mam nadzieję, że w końcu zrozumiesz, że nie wszystko złoto, co się świeci. Nara. Nie tak. Jarek, zaczekaj. Nikt nie będzie na ciebie czekać. Spierda!